Słowo, które posłał synom Izraela, głosząc dobrą nowinę o pokoju przez Jezusa Chrystusa, ten jest Panem wszystkich. Jak Jezusa z Nazaretu namaścił Bóg Duchem Świętym i mocą, który chodził, czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opanowanych przez diabła, albowiem Bóg był z nim. A my jesteśmy tego świadkami, co czynił w krainie judzkiej i w Jerozolimie. Tego też zabili, wieszając na drzewie. Dzieje apostolskie, 10 rozdział, 36 do 39 wersetu. Jak to mogło się stać? Boże Narodzenie jest dla wielu świętem roku. Pan Jezus Chrystus jest w tych świętach nieobecny. Pewien historyk nawet cieszył się, że Boże Narodzenie stało się tym, czym było pierwotnie, pogańskim świętem bez Boga. Na pewno słyszeliście o Panu Jezusie Chrystusie. Kim jest człowiek, po którym od Jego przyjścia liczone są lata AD, czyli Anno Domini w roku pańskim? To prawda, że Jego narodziny odbyły się bez rozgłosu i dyskretnie. Jedynymi poinformowanymi w tym czasie byli pasterze, biedni, anonimowi ludzie i magowie, którzy zaobserwowali znak na niebie. Ta tajemnica dotycząca Pana Jezusa Chrystusa trwała przez pierwsze 30 lat Jego życia. Poza krótkim epizodem, podczas którego rodzice szukali Go wszędzie, Łukasza 2 rozdział 44 do 45 wersetu. Następnie po kilku latach wędrówki przez ziemię izraelską został zamordowany w wieku 33 lat. Szło za nim kilku uczniów i tłumy przyciągnięte jego cudami oraz orędziem miłości i wolności, które głosił z niezrównaną mocą i autorytetem w imieniu Boga, którego objawił jako Ojca. Pan Jezus Chrystus umarł zgardzony i zhańbiony. Ten, który jest królem, zamiast doznać należnych honorów, został ukoronowany cierniem. Jego tronem był krzyż, narzędzie tortur, jego sądem tłum, który go obrażał i wyśmiewał, a jego zwolennicy opuścili go w tym czasie. Był przez władzę przeznaczony na to, aby go wymazać z grona żyjących. Władze uznały go za osobę sprawiającą kłopoty lub agitatora i uznały, że muszą z nim skończyć. Czy rzeczywiście tak było? Co o tym sądzisz? Słowo, które posłał synom Izraela, głosząc dobrą nowinę o pokoju przez Jezusa Chrystusa, ten jest Panem wszystkich. Jak Jezusa z Nazaretu namaścił Bóg Duchem Świętym i mocą, który chodził, czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opanowanych przez diabła, albowiem Bóg był z nim, a my jesteśmy tego świadkami, co czynił w krainie judzkiej i w Jerozolimie. Jego też zabili, wieszając na drzewie. Dzieje apostolskie 10:36.